Ja sobie to moje wystąpienie nazwałem komunikacja, kontemplacja i jazz. To są jakby trzy poziomy. Ja jestem z zakonu dominikanów. Ten zakon normalnie, tak jak jego skrót OP, znaczy zakon kaznodziejski. Czyli zasadniczo jestem z zakonu, który zajmuje się zawodowo komunikacją. I to bagatela 800 lat. Więc wydaje się, że to, że ja tu stoję i mówię o komunikacji, jest oczywiste. I to jest pierwszy poziom i wydaje się najważniejszy. Ale wydaje mi się, i tak bardzo chciałbym wam o tym opowiedzieć i do tego was zachęcić, żeby zejść niżej. To znaczy, żeby zagłębić się w to, co jest rzeczywiście istotne, bo jak wiemy, wszystko jest zbudowane, czy prawie wszystko na tym świecie, na zasadzie góry lodowej i warto to odwracać, bo jeżeli skoncentrujemy się na tym, co widać i to widać od razu, w pierwszym wejrzeniu, to zwykle stracimy to, co jest najważniejsze. I niżej, wydaje się trochę głębiej, jest kontemplacja. Kontemplacja, można to rozumieć bardzo szeroko. Ja bardzo lubię taką definicję kontemplacji, że to jest miłosne trwanie w obecności Boga. Boga w tym znaczeniu, że to jest ktoś niewidzialny, czyli jeżeli ja miłośnie czy kochająco trwam w obecności niewidzialnego, to znaczy, że trwam w tym, co niewidzialne i tego nie widać. I można powiedzieć, zakon kaznodziejski to jest ten, który mówi, czyli ten, którego widać, ale nie ma tego, którego widać i nie ma tego, co on mówi, bez tego, co jest niewidoczne, czyli bez zanurzenia w tym, co niewidzialne, czyli w kontemplacji. Ale jednocześnie, gdybyśmy na tym skończyli, też nie dotarlibyśmy do tego, co wydaje mi się bardzo istotne i tak naprawdę o tym dzisiaj najbardziej chcę wam powiedzieć. Ja to nazwałem sobie jazz, bo jazz to nie jest tylko muzyka i nie są to tylko dźwięki, tylko to jest cała filozofia, która za tym jest ukryta. I to taka filozofia, która mało tego, że musi się zagłębić w tym, co niewidzialne, to jednocześnie otwiera nas na coś, co jest absolutnie nie tylko niedostrzegalne, ale niemożliwe do uchwycenia, bo tu chodzi nie o teorię, ale o praktykę, bez dotknięcia tego, co wydaje się w pierwszym momencie najmniej ważne, czy nawet fałszywe. Jak widzicie, Dominikanie, którzy żyją razem, czasami też muzykę uprawiają. Tu sobie akurat nagrywaliśmy jakąś płytę, a tutaj są zaduszki jazzowe. Nasza współpraca z muzykami oparta jest tak naprawdę na jednym zdaniu, które ktoś kiedyś wymyślił, jeden z naszych braci, przed laty, do jakiegoś filmu podrzędnego. Powiedział, Dominikanie są jak jazz. Dlaczego? Dlatego, że życie dominikańskie polega na tym, że to jest banda indywidualistów. Każdy jest inny, ale w tym jest siła. Nie ma siły w tym, że każdy jest podobny. Bo wydaje się, że to, co podobne, daje siłę. Tak postrzegamy może armię. Ale jazz w życiu dominikańskim znaczy tyle. Jeden z nas na swoim instrumencie, czyli ze swoimi talentami i możliwościami, umiejętnościami, wrażliwością, taką jaką ma, gra melodię. Takim pierwszym, który zagrał melodię dla nas, był święty Dominik 800 lat temu, bagatela. On zagrał pierwszą melodię i potem bracia dołączają się właśnie ze swoją wrażliwością, z takimi możliwościami, jakie mają, do tej melodii. I każdy gra jakby na swoim instrumencie, swoją wrażliwością i jeżeli każdy gra, i nie to znaczy tak samo, tylko wokół tego samego tematu improwizuje według swoich umiejętności, może być z tego naprawdę niezwykle ciekawa muzyka i jazz. Ale żeby
grać, trzeba najpierw słuchać. I jeżeli nie słuchasz i niczego nie usłyszysz, tym samym niczego nie przeżyjesz, nie będziesz miał nic do opowiadania. To jest tak naprawdę zdanie też z jazzu. Archie Sheep tak właśnie powiedział. Jeżeli ktoś nic nie przeżył, nie ma nic do opowiadania. Nic nie zagrasz, nic nie opowiesz, ponieważ nic nie usłyszałeś, nic nie wpuściłeś do swojego życia, tym samym nic nie przeżyłeś. To jest hasło dominikanów. Contemplata alis tradere. To jest właśnie ta kontemplacja, czyli zasłuchanie. Ale wiemy też, że kontemplacja czy słuchanie to nie jest słuchanie tylko uszami. To jest słuchanie całym sobą. Tak jak mówię, że kontemplacja jest trwaniem w obecności, tak możemy sobie wyobrazić, że każdy z nas, z kimkolwiek się zadaje, czy to będzie Bóg, czy to będzie człowiek, co więcej, czy to będę ja sam, mogę zobaczyć, wsłuchuję się, trwam w obecności, czy nie. Bo mogę rzeczywiście udawać, że słucham. Mogę nawet słyszeć, ale to nie znaczy słuchać. To nie znaczy pozwalać, przenikać się temu, co słyszę. Bo po co słuchać, jeżeli nic z tego nie wynika? Po co trwać przy kimś, jeżeli to nie ma na mnie żadnego wpływu? Teraz kilka odsłon z tego, jak my żyjemy. Nie tak, żeby się chwalić, ale właśnie te 800 lat pokazać. One nas czegoś nauczyły. Oczywiście nie zachęcam do tego, żebyście stawali się dominikanami. To nie o to chodzi. Ale właśnie te 800 lat, co znaczy? Że taka firma, taka instytucja, taki rodzaj życia, który przetrwał 800 lat ze wszystkimi ciemnymi i jasnymi kartami naszej historii, dominikanie nie mają tylko jasnych kart. Mimo to trwają. Myślę, że w mikroskali każdy z nas mógłby to powiedzieć o sobie. Jest w naszym życiu dużo jasnych i ciemnych kart, ale ja istnieję. To akurat jest spotkanie z bezdomnymi w Krakowie. Ile można się dowiedzieć od bezdomnych? Doświadczysz takich światów, o których nie miałeś pojęcia. I myślisz, że wiesz, a nie wiesz. To założenie jest niezwykle ważne w komunikacji. Jeżeli podchodząc do rozmowy czy do mówienia do kogoś, myślisz, że wiesz, co on ma w sobie, co myśli, jak cię słyszy, możesz się pomylić. Bo ja bym powiedział, na pewno się mylisz. Jeżeli nie nauczysz się słuchać, jeżeli nie nauczysz się otwierać na światy, których nie znasz, wręcz można powiedzieć, zakładasz to, że nie znasz świata, osoby, do której mówisz, wtedy tak naprawdę mówienie staje się słuchaniem. Możemy się zastanowić, czy jak ja teraz tutaj stoję i do was mówię, to bardziej ja mówię do was, czy wy do mnie? Przecież was jest więcej. Wysłuchacie, może dlatego, że musicie, ale tak naprawdę ja was słucham. Nie mówicie żadnego słowa, ale ja jestem w was zasłuchany. Dlaczego? Bo się nauczyłem. Niech ktoś powie, jestem wytresowany do słuchania. Można i tak powiedzieć. Ale ja kocham to robić. Jeszcze to, co dla mnie jest niezwykle istotne, czy to będzie spotkanie z bezdomnymi, czy z jakąś inną przypadkową osobą, my uczymy się słuchać razem. To jest też coś tajemniczego. Możemy być indywidualistami i słuchać tylko sami. Ale nasze doświadczenie jest takie, że dużo lepiej słuchasz i rozwijasz się w słuchaniu, gdy pozwalasz sobie robić to wspólnie. To jest właśnie ten jazz. Jeżeli nie grasz tylko solo, ale masz odwagę wyjść, żeby zagrać z innymi, z tymi, których nie znasz, ale jednocześnie z tymi,
których odważasz się słuchać. Odważasz się wpuszczać ich do swojego wnętrza. Odważasz się wpuszczać ich do swojej muzyki. Odważasz wpuszczać się ich do swojego życia, co spowoduje, że będziesz grał inaczej niż kiedykolwiek do tej pory. Bo każdy nowy muzyk, każdy nowy człowiek, który włącza się w tą wspólnotę, w ten zespół, w którym ty uczestniczysz, zmienia tą muzykę. Popatrzyłem sobie na tą piramidę, myślę, bardzo znaną, komunikacyjną, piramidę McQuayla i pozwalam sobie z nią nie zgodzić, a może lepiej powiedzieć, ją odwrócić. I tak mamy różne poziomy. To komunikowanie masowe dotyczy przede wszystkim mediów. To komunikowanie instytucjonalne, kontaktu, komunikacji między instytucjami. Komunikowanie grupowe między grupami różnych ludzi. Komunikowanie interpersonalne między osobami. Komunikowanie intrapersonalne, czyli wewnątrzosobowe, to jest komunikowanie się z samym sobą. I on komentuje to w taki sposób, że to na górze, czyli komunikowanie masowe, się niezwykle rzadko zdarza, bo to tylko niektórzy, którzy pracują w środkach masowego przekazu, mają do tego dostęp. Natomiast najczęstsze, bardzo wiele aktów komunikowania, to jest komunikowanie ze samym sobą. A ja pozwolę sobie to odwrócić i w ogóle się z tym nie zgodzić. Dlaczego? Dlatego, żeby zyskać szansę. Jeżeli przyjmę tą piramidę bezmyślnie, zostanę na tej wiedzy, którą otrzymałem. Nie mówię, że ona jest nieprawdziwa, ale chcę powiedzieć, jeżeli chcesz się rozwinąć i poznać coś, czego nie wiesz, odwróć ją. I załóż, że komunikowanie wewnątrzosobowe, czyli komunikowanie z samym sobą, jest niezwykle rzadkie. Że łatwiej jest zostać królem mediów i komunikować się publicznie, szeroko, nawet z całym światem, że jest łatwiej niż skontaktować się z samym sobą. Jeżeli pozwolisz sobie to odwrócić, jest to dla ciebie szansa. Bo możesz znaleźć coś, o czym nie miałeś pojęcia i zacząć żyć, a tym samym komunikować się z tym światem w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nikt się nie komunikował. To jest hasło naszego zakonu. Ciutko. Laudare benedicere predicare znaczy chwal, uwielbiaj, błogosław, głoś. Jednocześnie ja tak to rozumiem, że żeby mówić, czy tak jak my mówimy w chrześcijaństwie, że głosić dobrą nowinę, musisz mieć za dobrego Boga, musisz mieć za dobrego drugiego człowieka, do którego mówisz, wtedy będziesz głosił dobrą nowinę. Jeżeli Bóg będzie zły, będziesz do człowieka głosił złą nowinę. Jeżeli człowieka będziesz widział jako złego, będziesz do niego głosił złą nowinę. A tak naprawdę nie będziesz głosił żadnej nowiny, bo nowina, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś, czego nie znasz. A jeżeli jesteś przeświadczony, że Bóg czy człowiek jest zły, to wiesz, jak mówisz i zakładasz, że wszystko wiesz i znasz. Niczego się nie nauczysz i nikt od ciebie niczego się nie nauczy. Jeszcze jedno hasło związane z naszym zakonem, veritas, czyli prawda. Że masz głosić prawdę. I to nie samą prawdę, ale prawdę i miłość. Cóż to jest prawda bez miłości? Prawda bez miłości zabija. Jeżeli komuś powiesz nawet prawdę w oczy, ale nie dlatego, że go kochasz i chcesz dla niego dobrze, zabijesz go. Jeżeli będziesz mówił kocham, ale to będzie nieprawdziwe,
o czym słyszeliśmy trochę wcześniej na poprzedniej konferencji, ma to krótkie nogi i do niczego cię nie doprowadzi. Tylko te dwie rzeczy razem, czyli prawda i miłość, dają skuteczność. I to w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu. Czyli, że ja wpłynę na człowieka i on się zmieni na trwałe, ale też w dobrym kierunku, także jemu samemu będzie z tym dobrze. Jeżeli się zmieni tylko dlatego, żeby tobie było dobrze, nic z tego nie wyniknie. Pierwsze zdanie tego znanego hymnu o miłości z 13 rozdziału 1 listu do Koryntian brzmi: gdybym mówił językami ludzi, a nawet aniołów, a nie miał miłości, będę jak miedź brzęcząca i cymbał brzmiący. Czyli będę grał fałszywie. Co znaczy grać fałszywie? To znaczy kłamać. Będziesz kłamał. Jeżeli byś nawet mówił najwdzięczniej, najpiękniej z ludzi, czy nawet z aniołów, jeżeli nie masz miłości, a za tym stoi też i ciekawości tego drugiego człowieka, będziesz fałszywy i będziesz kłamcą. Wayne Shorter, Herbie Hancock, którego widzimy, ale też chcę na koniec dołożyć naszego polskiego trębacza, Jerzego Małka. Bardzo mnie ucieszyło, kiedy wyczytałem w jednym z wywiadów z nim, kiedy pani dziennikarka go zapytała, z jakiego powodu pan gra? Po co pan gra? I on odpowiedział: dla przyjemności. Dla przyjemności. Bardzo mnie urzekło to. Żeby mnie było przyjemnie, jak gram, żeby ci, którzy mnie słuchają, doświadczali przyjemności. Ja będę ćwiczył dzień i noc. Ja będę się bardzo starał, żeby to osiągnąć. I często stoi za tym żmudna i wielowymiarowa praca. Trzeba włożyć bardzo wiele wysiłku, żeby mogła być przyjemność. I nie tylko ta powierzchowna, ale ta głęboka, czego Państwu bardzo życzę.